tak zwana dobra gadka to nie jest coś, z czym się rodzisz. To jest umiejętność, którą można trenować. Nawet jeżeli teraz jesteś w tym bardzo kiepski. Na tym filmie powiem Ci, co sprawia, że ludzie są postrzegani jako dobrzy mówcy i co Ty dokładnie możesz zrobić, żeby też wejść na ten poziom wyżej, żeby trenować swoje umiejętności. Zapraszam. Osoby, które wręcz przyciągają do siebie innych ludzi sposobem prowadzenia rozmowy, mają przede wszystkim dwie cechy. Pierwszą z nich jest znajomość zasad i technik, które sprawiają, że rozmowa staje się ciekawa. Ci najlepsi rozmówcy często nawet nie zdają sobie do końca sprawy, co dokładnie robią. Jednak rozmawiając z kimś przykuwają uwagę i sprawiają, że rozmowa jest emocjonująca i zabawna, a przez to zapadają w pamięć. Drugą z tych cech jest umiejętność płynnego mówienia i artykułowania swoich myśli. Są ludzie, którzy godzinami mogą mówić o niczym, a są też tacy, którzy nie potrafią w atrakcyjny sposób sformułować tego, co mają do powiedzenia. Jeśli chcesz maksymalnie podnieść swoje zdolności komunikacyjne, to koniecznie trzeba pracować nad dwoma tymi cechami. Z jednej strony na początku świadomie pamiętać o technikach i zasadach konwersacyjnych, które z czasem staną się zupełnie nieświadome, a z drugiej trzeba ćwiczyć płynność i swobodę mówienia. Pierwszą zasadą, o której koniecznie musisz pamiętać, jest umiejętne słuchanie. Może się to wydawać oczywiste, ale zdecydowanie nie jest. Bardzo ważne jest, żeby pozwolić wygadać się drugiej osobie, zanim sam zaczniesz kolejny wątek. Kiedy ktoś opowiada Ci jakąś historię, to przede wszystkim nie przerywaj i pozwól mu ją dokończyć. Nawet jeżeli już przyszła Ci do głowy Twoja własna historia, która wiąże się z danym tematem, nie rozpraszaj się i faktycznie słuchaj swojego rozmówcy. Kiedy on skończy, nie kwituj jego wypowiedzi jednym zdaniem, tylko wykaż trochę zainteresowania. Zadaj parę pytań po zakończeniu. Dopiero kiedy widzisz, że Twój rozmówca czuje się wysłuchany, możesz wrzucić swój wątek do rozmowy. Słuchanie jest naprawdę kluczową sprawą. Możesz być najlepszym mówcą na świecie, ale nie zrobisz dobrego wrażenia, jeżeli nie poświęcisz drugiej osobie swojej pełnej uwagi. Druga zasada – myśl abstrakcyjnie. Wtedy rozmowa zawsze będzie ciekawa. Jednym z najlepszych narzędzi, jakich sam używam, jest wrzucenie abstrakcyjnych dopowiedzeń do tego, o czym w danej chwili rozmawiacie. Możesz wykorzystać to narzędzie za każdym razem, kiedy rozmówca zadaje Ci jakieś pytanie, a zwłaszcza, kiedy zachęca Cię do zgadywania czegoś. Na przykład, mam dobrą wiadomość, zgadnij jaką. Udało Ci się wyleczyć z rzeżączki? Chcesz gumę do rzucia? Nie chcę. Czuję, że Ty znacznie bardziej jej potrzebujesz. Te przykłady to oczywiście droczenie się. To jest kolejny genialny pomysł na wrzucenie trochę humoru do rozmowy. Możesz śmiać się ze swojego rozmówcy, że jest gruby, pod warunkiem, że tak naprawdę jest chudy. Brzydki, pod warunkiem, że jest ładny. Śmiej się z czegokolwiek, ale tylko jeśli masz pewność, że ta osoba nie ma kompleksu na tym punkcie. Wtedy będzie śmiesznie. Jeżeli chcesz potrenować ten sposób myślenia i odpowiadania, to koniecznie zobacz ten film. Jest wiele sposobów na trenowanie płynnego mówienia, ale teraz przedstawię Ci jeden z najprostszych. Ćwicz mówienie do ściany na różne tematy. Na początek spróbuj bez przerwy mówić o sobie przez 3 minuty. Potem wybierz inny temat i opowiadaj o nim przez kilka minut. Z czasem przyzwyczaisz swój mózg do płynnych wypowiedzi, ale warunkiem jest regularny trening. To nagranie to zaledwie zarys tego, co możesz zrobić, żeby nauczyć się flirtować i prowadzić ciekawą rozmowę. O tym, jak dokładnie to zrobić, mówiłem w swoim niepowtarzalnym kursie flirtu i ciętej riposty, gdzie codziennie przez 20 dni dostajesz rozmaite ćwiczenia do wykonania. A już po 20 dniach dostrzeżesz znaczną różnicę. Koniecznie wejdź tutaj i poznaj więcej szczegółów. A jeśli już teraz chcesz sprawdzić swoje umiejętności, to wejdź na jakzdobywać.pl i rozwiąż w 100% darmowy test flirtu i ciętej riposty. I będziesz miał procentowy wynik. Umiejętności komunikacyjne, a szczególnie trening tych umiejętności, to jedna z głównych części mojego sztandarowego szkolenia Magnetyczna osobowość. Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś szczegółów,
to koniecznie tam zajrzyj. A jeśli chcesz sprawić, żebym umarł z radości, to kliknij subskrybuj albo polub moją stronę na Facebooku. Jako dowód na pewno prześlę ci zdjęcie, kiedy leżę martwy z radości na podłodze. I to wszystko na teraz. Do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchel.